W Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać wystawę Piotra Alberta Koczaja Przez pęknięcia w twarzach. Malarstwo. Autor jest zakonnikiem albertynem, psychologiem, malarzem, uczniem Franciszka Szczerbińskiego. Poza tymi swoimi codziennymi obowiązkami wynikającymi z pracy w zgromadzeniu albertynów, znajduje czas na działalność twórczą. To już kolejna jego indywidualna wystawa, jakby zamykająca pewien cykl. Ja sięgnę, bo nie pamiętam tytułów poprzednich, ale to pamiętna wystawa zatytułowana Twarze. Kolejną były Pęknięcia przed 5 laty i teraz Przez pęknięcia w twarzach, taki jest tytuł obecnej wystawy. Ta pierwsza, no, to figuratywne malarstwo, czytelne portrety osób, którymi opiekował się w zgromadzeniu, gdzie bezdomni, chorzy. A ta dzisiejsza, ta trzecia z kolei, to już malarstwo abstrakcyjne, oparte na emocjach, na poszukiwaniu koloru i wzajemnych relacji. Piotr Albert Koczaj co roku wystawia swoje prace na wystawach środowiskowych, organizowanych przez Galerię Mok w Dębicy, ale także na wystawach indywidualnych. Jest bardzo aktywnym, jak sam mówi, każdego dnia znajduje czas na działania twórcze, poza swoimi naprawdę licznymi obowiązkami. Wystawę można oglądać do końca sierpnia w Galerii Mok przy ulicy Akademickiej.